Dzięki wielkim zwycięstwom 1943 roku Czerwona Gwiazda znów świeciła wysoko. Pod koniec roku mieszkańcy Moskwy mogli sobie pozwolić na skromną uroczystość. Lecz wielu innych. Sowieccy obywatele i ich sąsiedzi wciąż cierpieli koszmar niemieckiej okupacji. Ich czekanie zdawało się nie mieć końca, a dla niektórych nie było już nadziei. Wojna rosyjska. Przedwczesne nadzieje. W Moskwie Józef Stalin podkreślał swoją władzę prostackim okrucieństwem, które najbardziej lubił. Rozkazał przewodniczącemu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Michałowi Kalininowi odczytać noworoczne orędzie. W kołach rządowych wszyscy wiedzieli, że równo 7 lat temu jego żona została zesłana do łagru. Lecz Kalin był marionetką Stalina, tańczącą ku zadowoleniu swojego pana. Gdy kremlowskie dzwony obwieściły nadejście nowego 1944 roku, Armia Czerwona przyłączyła się do noworocznych fajerwerków. Na dalekiej północy, gdzie na przełomie grudnia i stycznia rozpoczęto kolejną ofensywę przeciwko Niemcom, nikt nie miał wątpliwości. Że Armia Czerwona może wygrać z Wehrmachtem. Posuwające się oddziały Sowietów wyzwalały kolejne wsi i miasteczka, a ich celem był oblężony od ponad 900 dni Leningrad. Od 1941 roku niezwykłe męstwo mieszkańców Leningradu pomogło im przetrwać bombardowania, mrozy i głód, choć śmierć poniosły prawie 2 miliony osób. Gdy 19 stycznia Armia Czerwona przerwała okrążenie miasta, było to sygnałem dla całego świata, że będzie to rok zwycięstw. A dla Stalina rok wykorzystywania okazji. Niech Bóg prowadzi naszą świętą rosyjską armię, by wyparła faszystowskich Niemców z naszej świętej ojczyzny i wspiera ich, Panie, w czekających ich zadaniach. Wiara we własne siły, patriotyzm i zaciekłość – to wszystko zagrzewało teraz sowieckich żołnierzy do największego wysiłku. Gdy zmalało zagrożenie niemieckimi nalotami i do miast wróciło normalne życie, stacje zapełniły się tłumami uciekinierów wracających do bohaterskiego Leningradu oraz do innych miast i wiosek, aby pogrzebać swoich zmarłych. Lecz nawet wtedy, gdy Armia Czerwona posuwała się w kierunku Bałtyku, odbijając Żytomierz na Ukrainie i okrążając w rejonie Korsunia 6 niemieckich dywizji, sprawa, o którą walczyły miliony, nosiła w sobie ziarno zdrady. Józef Stalin postrzegał kwestię wyzwalania ziem Związku Radzieckiego inaczej niż inni. Dla niego najważniejszy był fakt, że miliony mieszkańców tych ziem, Kaukazu, Krymu, Białorusi, a przede wszystkim Ukrainy, miały kontakt z wrogiem, z cudzoziemcami. Nie obchodziło go, że nie mieli wyboru i że za ogrom niemieckich zdobyczy terytorialnych na wschodzie odpowiedzialny był on osobiście.
Wszyscy ci, którzy zaznali okupacji, skażeni byli zdradą. Zwycięski Stalin postanowił zastosować odpowiedzialność zbiorową. Metodę, którą posłużył się po raz pierwszy już przed wybuchem wojny. Mówi profesor Naumow z Komitetu Ofiar Represji Politycznych. Próby takich operacji przeciwko całym narodom prowadzono już w latach 30. Dotyczyło to rejonów przygranicznych. W latach 30. przeprowadzono polską operację, wysiedlając dziesiątki tysięcy Polaków z rejonów przygranicznych i przenosząc ich do guberni irkuckiej. Koreańczyków mieszkających przy wschodniej granicy wysiedlono do Kazachstanu i Uzbekistanu, a w latach 40-41 deportowano tysiące ludzi z krajów tzw. Pribałtyki. Teraz Stalin zajął się terenami północnego Kaukazu, zamieszkanymi głównie przez Inguszów, Bałkanów i Czeczenów. Te mieszkające w górach Kaukazu narody miały swoją tradycję, kulturę i wiarę, które nie dawały się wpasować w wąsko pojmowany obraz sowieckiego państwa. Bez wątpienia dla tych ludzi nadejście Niemców latem 1942 roku było szansą powrotu do dawnego stylu życia. I bez wątpienia, niektórzy z nich aktywnie współpracowali z okupantem. Lecz powrót sowieckiej władzy w roku 1944 oznaczył dla Inguszów, Bałkarów, a przede wszystkim Czeczenów nadejście nowego koszmaru. W górach pojawiły się lotne oddziały NKWD. Wszyscy ci nieświadomi swojej winy ludzie zostali skazani na deportację. Wszystkie te akcje przeprowadzano przy okazji obchodów jakichś państwowych świąt. Z okazji święta oddzielali mężczyzn od kobiet i zamykali ich w obozach lub wyznaczonych do tego punktach, a potem wywozili pod silną eskortą. Kobiety, dzieci i starcy jechali osobnymi transportami z mniejszą eskortą. Lecz tu śmiertelność była większa. Bywało, że nie wywozili ich do jednej republiki, do Kirgizji, Kazachstanu czy w góry Altaju. Mijało kilka miesięcy albo i rok, zanim rodzinom udawało się połączyć. W Kazachstanie byli na Altaju i po tym, kiedy ich przywieźli, spóźnia tam kilka miesięcy, a często i rok, kiedy zaczynali się... To naprawdę była wielka tragedia. Tragedia niewielkich narodów zniewolonych przez wielkie i bezlitosne państwo. Wypędzano ich z domów, pozostawiając wielkie obszary całkowicie pozbawione mieszkańców. Gdy w maju wyparto Niemców z Krymu, Stalin uznał, że mieszkający tam Tatarzy winni są kolaboracji z wrogiem. Na jego rozkaz zlikwidowano autonomiczną muzułmańską Republikę Tatarów Krymskich i deportowano 400 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Abstrahując od tragedii tych przerażonych ludzi, był to całkowity brak poszanowania dla wymagań militarnych, bo Armia Czerwona potrzebowała w tym czasie każdej ciężarówki, aby móc jak najszybciej ścigać wycofujących się Niemców. Bezpośrednio po wyzwoleniu setki tysięcy niewinnych ludzi miało trafić do gułagów, tylko za to, że znajdowali się w pobliżu niemieckiego okupanta.
Mimo to fobie Stalina wciąż pozostawały niewidoczne dla reszty świata. Choć gospodarka rozwijała się błyskawicznie, Stalin wciąż potrzebował pomocy Zachodu. Budowane metodą produkcji taśmowej statki typu Liberty znacznie zwiększyły tonaż floty handlowej sprzymierzonych. Napływające w ramach umowy Lend-Lease zaopatrzenie było bardzo cenne dla Związku Sowieckiego. Broń, amunicję i czołgi. Jako że w roku 1944 brytyjskie i amerykańskie czołgi nie mogły się równać z sowieckimi, najważniejsze dla Sowietów były dostawy żywności oraz samochodów do jej transportu. Dopóki przywódcy sprzymierzonych wierzyli w mit dobrego wujka Józia, dopóty dostarczali mu wszystkiego, czego potrzebował. Na konwoje czyhały nie tylko sztormy, lecz także niemieckie U-boty oraz bombowce. Dostawy do Murmańska i Archangielska kosztowały sprzymierzonych wiele zatopionych jednostek i życie tysięcy marynarzy. Lecz czy brytyjscy i amerykańscy marynarze mogli się domyślać, że Stalin uważa ich za nosicieli zabronionych poglądów? Przecież przebywali w pokoju. Premier Churchill od dawna domyślał się prawdy. Powiedział kiedyś: Sowieci bardziej obawiają się naszej przyjaźni niż naszej wrogości. A Stalin zawsze czuł się otoczony przez wrogów. Teraz, gdy jego ambicje rosły w miarę zdobywania władzy, sadystyczne skłonności mogły się ujawnić z pełną siłą. Lecz walka z Hitlerem wciąż przysłaniała reszcie świata prawdziwe oblicze dyktatora. Teraz, gdy Armia Czerwona nacierała na całej długości frontu, uwaga wszystkich koncentrowała się na niemieckich zbrodniach, których jeszcze wiele miano odkryć w trakcie wyzwalania Białorusi i Ukrainy. Cofający się Niemcy pozostawiali ścigającym ich Sowietom spaloną ziemię i zrozpaczonych, okaleczonych psychicznie ludzi. Wydarzenia w białoruskiej wsi Markownia wspomina Walentyna Ilkiewicz. Kiedy gnali ją do wsi, zabijali dzieci na jej oczach i bardzo się weselili, że zabijają partyzantów. No, co to za partyzantka, matka z piątką dzieci. Miała niemowlę, które przycisnęła do siebie, myśląc pewnie, że gdy podpalą chatę, to zginą razem, bo dziecko będzie przy niej. Ale Niemiec to zobaczył i pokazuje jej: rzucaj dzieciaka w górę, to ja je zastrzelę. No, tak jej pokazywał. Ale ona nie dała mu tej przyjemności. Podniosła dziecko w górę i cisnęła nim o ziemię. I zabiła je, bo to była zima. Nie mogłam pomóc. Nie mogłam krzyczeć ani płakać. Niemcy byli wszędzie. Mogłam tylko gryźć palce. O, tu mam bliznę, bo sama się pogryzłam. Kiedy oni zganiali ludzi do jednej chaty, oblali benzyną. Zabili okna deskami. Pomyślałam, że chyba nikt nie podniesie ręki, żeby zapalić zapałkę. A potem te krzyki i ten ogień. Do tej pory słyszę to wszystko w mojej głowie. Do dziś. Lecz same fakty nie wystarczały. Tych, którzy przeżyli, filmowano i nagrywano bez końca. Przychodzi sąsiadka i mówi, że złapali jej córkę i chcieli wywieźć. Ta ich błaga: nie zabierajcie mnie, zaśpiewam wam piosenkę. Nie strzelajcie, nie wiedzicie mnie. Ja wam śpiewam piosenkę. Weszła na parapet. Ale i tak ją zabrali za szkołę i zabili. Na okupowanych przez Niemców terenach ta codzienna, brutalna rzeczywistość budziła ogromną nienawiść do wroga.
Armia Czerwona i zwykli ludzie walczyli o pokój i nie pytali, czy jest to taki sam pokój jak ten, o którym myśli Stalin. Przynajmniej koniec wojny był coraz bliżej. Gdy Luftwaffe nieodwołalnie utraciła panowanie w powietrzu, Brytyjczycy i Amerykanie zaczęli wysyłać w powietrze ogromne liczby potężnych czterosilnikowych bombowców. Naloty dywanowe miały zniszczyć niemieckie imperium od środka. Wielkie miasta bombardowano w noc i w dzień. Lecz Stalin zawsze otwarcie lekceważył te działania Zachodu. Od 2 lat domagał się od sprzymierzonych drugiego frontu we Francji i zarzucał im grę na zwłokę. W końcu jednak rozpoczęło się długo oczekiwane lądowanie w Normandii. Od 6 czerwca 1944 roku Stalin miał znacznie mniej powodów do drwin ze sprzymierzonych. Choć ich oddziały w Normandii miały przed sobą o połowę mniej niemieckich dywizji niż Sowieci na froncie wschodnim. Po lądowaniu w Normandii Niemcy musieli bronić Rzeszy przed 2 wielkimi armiami zbliżającymi się z zachodu, a także ze wschodu. Marszałek Żukow zaproponował więc ambitne uderzenie przez Białoruś w stronę granic Polski. Jak nigdy Stalin nawiązał tu do swoich gruzińskich korzeni i nadał operacji kryptonim Bagration od nazwiska gruzińskiego generała z czasów napoleońskich. 4 armie miały zaatakować na północ i na południe od Witebska. Generał Iwan Czarniachowski miał nacierać w kierunku Mińska. A marszałek Konstanty Rokossowski miał atakować przez bagna Prypeci w kierunku Warszawy. Przeprowadzono ogromną koncentrację wojsk i operacja Bagration zaczęła się dokładnie 3 lata po rozpoczęciu przez Niemców operacji Barbarossa. Nadchodził decydujący moment tej wojny. Po zakończeniu operacji klęska niemieckich armii była już przesądzona. I Sowieci sprzymierzeni mieli więcej żołnierzy, więcej czołgów i więcej samolotów niż ich przeciwnik. Nacierające z Francji, Włoch i ZSRR oddziały kierowały się w stronę Niemiec. Za niemieckimi liniami na wschodzie działało prawie 1 000 000 sowieckich partyzantów, niszcząc linie zaopatrzenia Wehrmachtu i zabezpieczając przeprawy dla nacierającej Armii Czerwonej, zanim Niemcy zdążyli zmienić naturalne przeszkody w linii obrony. Stolice Białorusi Mińsk, który wycierpiał chyba najwięcej pod niemiecką okupacją, teraz musiał przetrwać jeszcze jeden kataklizm. Uliczne walki z wycofującymi się żołnierzami Wehrmachtu. Miasto zostało wyzwolone na początku lipca. Niewielu maruderów zdołało uciec z miasta i dołączyć do uciekających niemieckich oddziałów. Reszta została zabita albo wzięta do niewoli. W wyniku błyskawicznej ofensywy Sowietów Niemcy stracili ogromne ilości broni i sprzętu. Choć wygląd samego Mińska świadczył o tym, że Wehrmacht wciąż nie poddaje się bez walki. W Moskwie na ulicy Twerskiej odbyła się niezwykła defilada. Przez Moskwę przemaszerowało 50 000 niemieckich jeńców, udających się do obozów pracy.
Ludzie patrzyli w milczeniu. Być może dlatego, że te tłumy dumnych niegdyś żołnierzy Hitlera pokonane wydawały się bardziej ludzkie. Gdy polewaczki symbolicznie zmyły z asfaltu ślady ich stóp, mieszkańcy Moskwy rozeszli się w ciszy do domów. A Niemcy pomaszerowali przez most krymski na stację kolejową. Skąd bydlęcymi wagonami wysłano ich do obozów pracy. Dla Adolfa Hitlera ten rok zaczynał być faktycznie rokiem klęski. Zrozumiawszy pośród ruin stolicy III Rzeszy, że fortuna się od niego odwróciła, Hitler stracił resztki swojej chwiejnej równowagi i popadł w obłęd. Führer nie chciał przyjąć do wiadomości skali militarnych klęsk. Wolał horoskopy od rad wojskowych ekspertów. Mimo widocznych wszędzie oznak nadchodzącej katastrofy, Hitler wciąż mówił wyłącznie o pełnym zwycięstwie i tysiącletniej Rzeszy. Lecz gdyby poszukać jednego wydarzenia, które popchnęło Führera w otchłań obłędu, mogła nim być zdrada niemieckich oficerów. Członek jednej z najlepszych niemieckich rodzin, graf Klaus von Stauffenberg, podłożył teczkę z materiałem wybuchowym w sali narad kwatery Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem. Bomba wybuchła w odległości 4 metrów od Führera. Przekonany, że Hitler zginął, Stauffenberg przekazał reszcie spiskowców sygnał, aby przejęli władzę w Berlinie. Lecz Hitler przeżył, nie odnosząc żadnych widocznych obrażeń. Oto Führer odwiedzający w szpitalu tych, którzy mieli mniej szczęścia. Dla niemieckich obywateli miał to być dowód, że czuwa nad nim Boża opatrzność. A dla samego Hitlera, że wciąż jest narzędziem w rękach przeznaczenia. Zemsta była okrutna. Aresztowano setki ludzi, torturowało ich gestapo. Procesy prowadził jeden z najbardziej fanatycznych sędziów niemieckich sądów ludowych i spec od publicznego upokarzania podsądnych, Roland Freisler. Przed sądem stanęli szanowani ludzie, pruscy junkrowie. Na przykład Adam Trott zu Solz, czy były ambasador III Rzeszy w Moskwie, hrabia Friedrich von der Schulenberg. Oskarżano i obnażano ich jednego po drugim, a potem skazywano wszystkich na śmierć. Hitler oglądał filmy z egzekucji. Niektórych rozstrzeliwano, lecz innych gilotynowano, wieszano na hakach rzeźnickich lub też duszono struną z fortepianu. Pogrzeb najwyższego rangą uczestnika spisku, marszałka Erwina Rommla, odbył się z pełnymi honorami wojskowymi III Rzeszy. Lisowi pustyni dano do wyboru proces i wyrok śmierci lub państwowy pogrzeb i gwarancję nietykalności dla żony, jeśli wybierze samobójstwo. Rommel wybrał truciznę dostarczoną mu przez wysłanników Führera. Kreml nie skomentował tego wydarzenia ani słowem. Żaden dyktator nie może patrzeć na próbę zabójstwa innego, nawet wrogiego dyktatora, z całkowitym spokojem ducha.
Wykorzystując rozpęd udanej operacji Bagration, Armia Czerwona przekroczyła dawne granice Związku Sowieckiego i wkroczyła na terytorium Rumunii. Bułgarii i Jugosławii, wyzwalając Belgrad wraz z komunistyczną partyzantką Josipa Broz Tito. Mówi profesor Semiriaga. Bałkany i Półwysep Bałkański zawsze były obszarem politycznego i gospodarczego zainteresowania potęg Europy. A więc nie należy się dziwić, że w czasie II wojny światowej miały one wielkie znaczenie, zarówno dla państw osi, jak i dla sprzymierzonych. Dla wojowawszych stron, jak dla bloka germańskiego, tak i dla stron antygickiej koalicji. Wiadomo, że premier Wielkiej Brytanii Churchill otwarcie twierdził, że wolałby, aby drugi front został otwarty właśnie na Bałkanach. Что желательно было бы второй фронт открыть именно на Балканах. Polska stanowiła dla Stalina równie cenny łup. Niemiecka okupacja była dla Polaków sześcioletnim koszmarem. Zamknięci za murami gett Żydzi stali się przedmiotem najstraszniejszego faszystowskiego eksperymentu związanego z pojęciem czystości rasy. 19 kwietnia 1943 roku, gdy Żydzi dowiedzieli się o planach całkowitej likwidacji getta, wzniecili zbrojne powstanie, zdławione po miesiącu walk przez oddziały SS. Gdy latem 1944 roku Armia Czerwona dotarła do Polski, w Warszawie pozostało już bardzo niewielu Żydów. Lecz cierpieli tu nie tylko polscy Żydzi. Okupowana i podzielona od 1939 roku Polska miała przestać istnieć. Na jej terytorium Niemcy stworzyli obozy masowej zagłady, w których mordowano w komorach gazowych Żydów z całej Europy, Polaków, Cyganów i rosyjskich jeńców wojennych. W czasie okupacji funkcjonowało też podziemne państwo polskie. Jego zbrojne ramię Armia Krajowa podlegało antykomunistycznemu rządowi Polski przebywającemu na uchodźstwie w Londynie. Wyzwolony pod koniec lipca 1944 roku Majdanek był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym, do którego dotarły oddziały Armii Czerwonej. Dopiero teraz świat poznał bezmiar niemieckiego ludobójstwa. Lecz miało być jeszcze gorzej. Sowieckie oddziały wyzwalały kolejne obozy, Sobibór, Treblinkę i najstraszniejszy ze wszystkich wielki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Pojmana za niemieckimi liniami spadochroniarka Irina Harina przebywała w obozie w Auschwitz od kwietnia 1943 roku. Najbardziej wryło jej się w pamięć jedno wydarzenie. Naprzeciw nas był barak 11, w którym mieszkały francuskie Żydówki. Pewnej nocy podjechała ciężarówka i wszystkie je wsadzono na pakę, żeby zawieźć je do gazu. One wiedziały, że jadą na śmierć i dokąd je wiozą. Wszystkie te kobiety na kilka godzin przed śmiercią śpiewały Marsyliankę. Śpiewały tak głośno, że słyszał je cały obóz. A my, zamknięte w barakach, mogłyśmy tylko płakać. Ale pamiętać o tym będziemy zawsze. Gdy do obozu zbliżali się Sowieci, Irina Harina była w ostatniej kolumnie rosyjskich więźniarek pognanych przez SS na zachód. Pewnej nocy ukryłyśmy się w sianie w stodole.
Rankiem więźniarki z naszej grupy zaczęły wołać nas głośno po imieniu, więc strażnicy zorientowali się, że kogoś brakuje. Najstraszniejsza była chwila, gdy do stodoły weszli esesmani z psami. Ale huk strzałów z pistoletu maszynowego, którymi dobijali tych, którzy nie mogli wstać, był niczym w porównaniu ze szczekaniem tych psów. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że pies nie wyczuje człowieka ukrytego w sianie. To była nasza najstraszniejsza chwila. W ten sposób we trzy doczekałyśmy wieczora. Wyszłyśmy ze stodoły i poprosiłyśmy ludzi o pomoc. Gdy po wyzwoleniu Harina opowiedziała o swoich przeżyciach, NKWD skierowało ją z powrotem do obozu w Auschwitz, który zmieniono w ośrodek przesłuchań. Wypytywano nas o wszystko, co nam się przytrafiło, przy czym przesłuchania te były bardzo drobiazgowe. Wypytywali nas dosłownie o to, co działo się każdego kolejnego dnia. Trzeba przyznać, że w obozie było w tym czasie sporo kobiet, które kolaborowały z Niemcami. Niektóre z nich pamiętałam jeszcze ze Smoleńska, gdzie po raz pierwszy trafiłam w ręce gestapo. Rozumiem, że wszystko trzeba było sprawdzać, ale chyba nie tak, bo przesłuchiwali nas dosłownie każdej nocy i od początku, jak to było i jak to było. Pomogło nam to, że byłyśmy we trzy i w naszych zeznaniach nie było żadnych rozbieżności, bo mówiłyśmy dokładnie to samo. Gdy ostatni przesłuchujący powiedział mi: niedługo pojedziecie do Moskwy i wrócicie na studia, roześmiałam się i powiedziałam, że mu nie wierzę, bo na pewno czeka nas coś innego. Lecz faktycznie nas wypuścili, choć bez grosza w kieszeni i w obozowych pasiakach. I tak różnymi pociągami na odkrytych platformach i w bydlęcych wagonach wróciłyśmy do domu. To był już wrzesień 1945 roku. Gdy Armia Czerwona wyswobodziła pierwsze polskie miasta, odkryto ślady mordów popełnianych na więźniach politycznych. W Lublinie masakrę, jaką w więzieniu urządzili uciekający Niemcy, przeżyło tylko kilku więźniów. Hitler był mordercą, Stalin wyzwolicielem. Ten dobitny przekaz pomagał ukryć stalinowskie zbrodnie dokonane na Polakach. Na przykład popełniony w roku 40 mord na 20 tysiącach polskich oficerów. Zbrodnie. Odpowiedzialności za nią próbował się wyprzeć i sowiecki dyktator, i całe sowieckie państwo. Gdy w roku 43 Niemcy ekshumowali ciała ponad 4 tysięcy polskich oficerów w Katyniu w okolicach Smoleńska, na Zachodzie tylko kilka osób wierzyło, że to robota NKWD. Mimo niemieckiej dokumentacji filmowej oraz protestów polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, alianci zaakceptowali sowieckie wyjaśnienia, wskazujące jako winnych Niemców. Stalin nigdy nie przyznał się do odpowiedzialności za zbrodnie w Katyniu. W roku 1947, starając się dowieść winy Niemców, Sowieci przeprowadzili własne badania w Katyniu. Lecz wtedy cały świat znał już prawdę o Józefie Stalinie i nikt nie wątpił w jego winę. Lecz wiosną 1944 roku sowiecki dyktator wciąż odgrywał rolę wyzwoliciela Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Pierwsze sygnały, że Stalin jest bardziej zdobywcą niż wyzwolicielem, pojawiły się pod koniec lipca, gdy wojska generała Rokossowskiego zdobyły Lublin.
Kilka godzin po pojawieniu się nad miastem czerwonej flagi Stalin wysłał tam utworzony wcześniej w Moskwie marionetkowy komunistyczny rząd, zwany Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Składane u zachodnich sojuszników głośne protesty polskiego rządu emigracyjnego w Londynie pozostawały praktycznie bez echa. Lecz wkrótce przestano lekceważyć te protesty, bo dobry wujaszek Józio Stalin w końcu zrzucił maskę i ukazał światu swoje prawdziwe oblicze. Armia Czerwona zbliżała się do Warszawy. 29 lipca Radio Moskwa nadało apel do Polskiego Ruchu Oporu, Armii Krajowej, wzywając do wzniecenia powstania przeciwko okupantowi. Z treści starannie przygotowanego komunikatu wynikało, choć nie zostało to powiedziane wprost, że Armia Czerwona ma zamiar przypuścić szturm na stolicę Polski. Armia Krajowa, choć i tak szykowała się do ogólnokrajowego powstania, posłuchała apelu i 1 sierpnia 1944 roku na ulicach Warszawy wybuchły walki. Wybuch powstania zaskoczył niemiecki garnizon i powstańcy opanowali znaczną część stolicy. Lecz walczący potrzebowali pomocy, zanim Niemcy ściągną posiłki. Od Armii Czerwonej oczekiwano, że zaatakuje lub przynajmniej wyśle zaopatrzenie walczącym powstańcom. Lecz Sowieci nie ruszyli się ze swoich pozycji na wschód od miasta, a Stalin, mimo licznych nacisków ze strony zachodnich przywódców, odrzucił propozycję Churchilla dotyczącą udostępnienia sowieckich lotnisk samolotom RAF-u, by mogły dostarczać pomoc dla powstania. Bez pomocy powstanie nie miało szans powodzenia. Do zwalczania powstania skierowano oddziały SS, którymi dowodził generał Erich von dem Bach-Zalewski. Powstańcy walczyli o każdy dom i każdy nadający się do obrony punkt, daremnie czekając na pomoc ze wschodu. Zacięte walki trwały cały sierpień i wrzesień, lecz stopniowo polski opór słabł. Stalin powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z tą warszawską awanturą i nie zamierza udzielić pomocy. Stalin kierował się interesem politycznym. Nie chciał pomóc powstaniu, które wyraźnie kolidowało z zamiarami Związku Sowieckiego i marionetkowego rządu PKWN w Lublinie. To było oczywiste. Ale z militarnego punktu widzenia warszawscy powstańcy bohatersko walczyli z Niemcami o wolność swojej ojczyzny. Z tego punktu widzenia nie byli naszym wrogiem, lecz sojusznikiem. Niestety z racji polityki role się odwróciły. Można było pomóc, gdyby Stalin miał polityczną wolę zrobienia czegoś takiego, ale jej nie było. Gdy pod wpływem międzynarodowej krytyki Sowieci pod koniec września udzielili pomocy powstaniu, było już za późno. Ostatni powstańcy złożyli broń 3 października. Do połowy stycznia 1945 roku, gdy oddziały Armii Czerwonej zdobyły gruzy Warszawy, w mieście zginęło już około 300 tysięcy Polaków. Jeśli celem Stalina było zniszczenie ruchu oporu w Polsce, to zadanie to zostało wykonane śpiewająco. Lecz wydarzenia w Warszawie doprowadziły do zmiany nastawienia Brytyjczyków i Amerykanów do ich sprzymierzeńca z Moskwy.
Odtąd każdy krok Stalina był analizowany niezwykle szczegółowo i podejrzliwie. Od tego momentu Stalin musiał prowadzić jeszcze jedną wojnę. Tajną wojnę ze sprzymierzonymi. W październiku premier Churchill odwiedził Moskwę, aby omówić przyszłość Europy Wschodniej. Brytyjski przywódca już wcześniej miał wiele podejrzeń co do planów Stalina, lecz był także realistą i wiedział, że ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone nie mogą wiele zdziałać, aby powstrzymać ambicje człowieka, za którym stoi potęga Armii Czerwonej. Pozycja Churchilla była paradoksalna. Był jednym z przywódców sprzymierzonych. Był zwycięzcą. Lecz był też zwycięzcą z rozpadającym się imperium. Jako doświadczony i dalekowzroczny polityk doskonale o tym wiedział. Obaj przywódcy osiągnęli pragmatyczne porozumienie. Ustalono, że Sowieci przejmą kontrolę nad Bułgarią, Węgrami i Rumunią. W zamian Stalin zgodził się nie ingerować w politykę Grecji. Przyszłość Jugosławii pozostała sprawą otwartą. O Polsce sowiecki dyktator nie chciał w ogóle rozmawiać. Lecz kwestia Polski, dla której Wielka Brytania przystąpiła do wojny w roku 1939, miała się jeszcze pojawić. Tematyka ta zdominowała kolejną rundę tajnej wojny Stalina przeciwko sprzymierzonym w lutym 1945 roku. W Jałcie Stalin po raz ostatni spotkał się z prezydentem Rooseveltem. Ciężko chory prezydent USA starał się zachęcić Stalina do rozpoczęcia wojny przeciwko Japonii i dystansował się od Churchilla, który zarzucał Sowietom ekspansjonizm. Świadomie marginalizując zdanie Churchilla, Stalin obiecał zaatakować Japonię dopiero po pokonaniu III Rzeszy i po raz kolejny odrzucił wszelkie próby innego rozwiązania kwestii Polski. W trakcie samej konferencji skupiono się na sprawie przyszłego podziału Niemiec. Kwestii Europy Wschodniej prawie nie omawiano. Żegnając odjeżdżających z Jałty przywódców sprzymierzonych, Stalin miał uśmiech tygrysa. Gdy przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Kalinin dekorował Stalina najwyższym sowieckim medalem, który dyktator sam sobie przyznał, dał mu także list, w którym błagał o uwolnienie swojej żony z obozu. Bezskutecznie. Sowieckie oddziały znajdowały się teraz w kilku europejskich krajach poza granicami Związku Sowieckiego. W Rumunii, Bułgarii i co najważniejsze, w Polsce. Stalin nigdy nawet nie marzył o takich zdobyczach. A teraz wyglądało na to, że sprzymierzeni, nieważne czy z powodu braku siły, czy braku zainteresowania, pozwolą mu wziąć wszystko, czego zażąda. Wersja polska, Studio Company. Już za chwilę. Krew dla bogów, czyli rekonstrukcję niesamowitych rytuałów polegających na składaniu ofiar z ludzi. Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe. Zostańcie z Discovery World.